myślisz, że nagrywasz cały album, lecz nie zdołasz zmienić faktów, próbując kłamać placku. Poważnie co potraktuj, ten co w życiu nie miał łatwo, osiągnął znacznie więcej bez protekcji, żadnych faktów. Tam co boli, że bez grantów i sałaty od rodziców stawałem sam na szczycie w czasie, gdy ty byłeś niszą. No i gdzie o tobie słyszą dziś już 2010? Oto czas hardkoru, jedno powinieneś wiedzieć. Nie jesteś pewien świata, nie będziesz opiniotwórczy. Masz tylko kilka hitów, to zwykły chłop bezduszny. Co chce się wstecz, prawdę więc należy rzec, jak to było z tobą wcześniej, a jak teraz jest obecnie. W dwumilionowym mieście sprzedał tych demówek 500. Masz odpowiedź, ile osób ciebie grało i nic więcej. To raczej niedorzeczne, że pozował na legendę na początku swej kariery i tak mawiał ludziom brednie. Chciał być kultowy już na samym starcie, bardziej niż każdy inny twardziel, to dla ciebie wytrysk gardzie. 1996 podpisałem pierwszy kontrakt, pomogła mi z pewnością za tyli roja zwrotka. Poprawka to był anty i słuchała cała Polska, a ty marzysz, by twój mixtep kopiowali jak na prosta. Byłeś żywą legendą? Posłuchaj, nie ty jeden. Do dziś na koncertach gramy 997. Wykład codzienność, co z pewnością był bestseller. Sprzedaliśmy tego ponad 20 tysięcy, nie wiesz? Bo byłeś wtedy zerem, z jednym trakiem na koncie. DJ Wolt cię przygarnął, a składa KSP w showcie. A my z Kozakiem mądrze robiliśmy swój biznes. Powstał RRX i Klan, i to dzięki mnie Filistrze. Możesz tylko mi dziękować, że się skumplowałem z Krzyśkiem. Gdy zarobił ze mną szmal, też cię wydał oczywiście. Wszyscy z niego się śmialiście, z niego i wytwórni. A on was wykupił jednego po drugim jak turni. 5-6 i nic więcej. W Warszawie dostał ostrzał, w Poznaniu dostał ostrzał, skurwysyn się wymalczał, z dnia na dzień się pogrążał. W Trójmieście dostał ostrzał, na Śląsku dostał ostrzał, a bronić cech honoru, który stracił, to twój koszmar. W Warszawie dostał ostrzał, w Poznaniu dostał ostrzał, skurwysyn się wymalczał, z dnia na dzień się pogrążał. W Trójmieście dostał ostrzał, na Śląsku dostał ostrzał, a bronić cech honoru, który stracił, to twój koszmar. Jedno ale, byłem poza, nie płakałem. Dziś mam szamę z Boriksonem i Wojtasem, a ty wale całkiem nowe oblicze. Masz status kultowy 1998. Co ty żeś wtedy zrobił? Kurwiłem się z Delisiem, nie bądź śmieszny. Co ja słyszę? To nie mnie, a Eldokę nazywałeś dupolidem. Więc nie pierdol, że komercja nie dotknęła Elda. Chłopak przejebane miał najgorzej po blokersach. Nie wiesz, ile poszło sztuk z mojej debiutanckiej płyty. A o zaliczonych wdopach z mojej strony żenisz kity. A tak samo jak ty, to był gotowy refren. A ja kucham noc początkowych wersów biegłem. Nigdy ci się nie uda mieć takiego hita. No żywotnio w radiostacjach mam klasyka, zamknij gębę. Nie wspominaj o wzgórzu, chyba że masz schizofrenię, hipokryto i tchórzu. Albo w te, albo w te, nie wspominaj o Mario. On nie darzy cię sympatią, tak się dzieje, gdy disujesz swych przyjaciół, nie jest łatwo. Zrozumiałeś, że nie nawijałem, ochaj się przed tobą. Skoro wciąż na brak hajsu narzekałem idiotom. To ma związek z ekonomią, pewnie wiesz, jestem sierotą. Każdą zdobytą złotówkę inwestowałem cioto. Osiągnąłem swój cel, spełniłem ten polski cel. I nieważne, że przynalegano znów okradł imię. Nie to było najważniejsze, nie patrzyłem na pieniądze. I dlatego z tej jeden postąpiłem nieostrożnie. Nawet jeśli wcześniej Józek z gramatyka mnie ostrzegł. Nie miałem zbytnio wyjścia, im oddałem płytę ośle. Dziś bogaczy w doświadczenie, grosz na koncie też dziś mądrze. Więc nawijam o kapuście, bo zarabiam, to jest proste. W Warszawie dostał ostrzał, Poznaniu dostał ostrzał, skurwysyn się wymoczał, zjada dzień się pogrążał. W Trójmieście dostał ostrzał, na Śląsku dostał ostrzał, a bronić cech honoru, który stracił, to twój koszmar. W Warszawie dostał ostrzał, Poznaniu dostał ostrzał, skurwysyn się wymoczał, zjada dzień się pogrążał. W Trójmieście dostał ostrzał, na Śląsku dostał ostrzał, a bronić cech honoru, który stracił, to twój koszmar. Wydaje z mandaryną, ha, znowu cię poniosło. Handlujemy też molestą, całym katalogiem prosto. I weź mi od niepiedo, zobacz gdzie wydaje Eldo. Populistyczna gębo, wciąż siejesz ferment mendo. Masz wytwórne? Spoko, tylko nie masz co wydawać. Wszystko co wydałeś promocyjnie zawsze pada. BDB, analogia, jaka spłacisz na przykładach. Rychu peja odpowiada, jak wydaje płyty szpagat. Nie byłyby zysta, gdyby przy tobie zostały. Do skórzystek ich pisałeś, a więc zadziałałeś. Miały dupę nie pocałowałeś, za nic by się nie wybiły. Gdyby nie opuściły tej wielkiej wytwórni gminy. Jaki z ciebie dealer, czy ilujesz ty pacanie? Od lat płyt nie sprzedajesz, chcesz pożyczę parę banie. Panie bananie, zawód syn, etat w domu na maminem garnuszu. W razie czego on, ziomuś? I koniec końców, przesłuchałem dis obrońców. Obejrzałem bitwę w Płocku, zatem czas na kilka wniosków. Było także CNE, razem z wujkiem mieli spółkę. Pracowali wtedy w Liwie, więc pomogli tobie kuple. Całe wydarzenie rozpuchałeś w trzech lirykach. Dziennikarska prowokacja, a więc taki wynik wypadł. Teraz pozwól, że zapytam, czy wygrałeś jakiś pik? Jesteś mistrzem konfrontacji, czy to ja mówiłem ty? Jesteś dla ludzi szuja, oto kolejna skucha. Postępuj tak dalej, to stracisz nawet bucha. Ty nie jesteś żaden trusk, new school, żaden old school. Robisz muzykę.
koniec kurwo wąs stąd, bo zalatujesz wioską jak maserak w bluzie prosto. W Warszawie dostał ostrzał, w Poznaniu dostał ostrzał, w Kurwysem się wymoczał, ja na dzień się pogrążam. W Trójmieście dostał ostrzał, na Śląsku dostał ostrzał, a bronić ten honoru, który stracił, to twój koszmar. W Warszawie dostał ostrzał, w Poznaniu dostał ostrzał, w Kurwysem się wymoczał, ja na dzień się pogrążam. W Trójmieście dostał ostrzał, na Śląsku dostał ostrzał, a bronić ten honoru, który stracił, to twój koszmar. No patrzcie! Co, już będziesz? Co to za łeb? Jesteś głupi jak but. Ale cóż, to kogo obchodzi? I nie może być inaczej. Nareszcie pozbędźmy się głupiego. No i dobrze.